Rozumiem, są dziwne. Też chciałabym wiedzieć, co kryją. Ale nie mamy czasu ani zasobów, żeby to rozgryźć. Tak więc nie. I przestań pytać. Nie gryzę, naprawdę. Co znalazłeś? Znalazłeś coś? Patrz, co znaleźliśmy. Thank you.
przydadzą się bez ogrodu. Co znalazłeś, mały? Rób swoje, mały.
Humble, ale czegoś brakuje. I po wszystkim.
Dlaczego się tu spotkaliśmy? Ty nie lubisz mnie, a ja nie lubię ciebie. Zgadza się. Ale wkurzasz mnie dużo mniej niż cała reszta tej zapyziałej dziury. I chyba z wzajemnością. Co masz na myśli? Wyduś to z siebie wreszcie. Mam na myśli, że to randka, a my na niej jesteśmy. Jak ci nie pasuje, to twój problem. Rzuć mi z tym, Billy. I już dobrze. No witam. Nie przejmuj się nią. Nie lubi obcych. Ale ta góra też nie. Uważaj na siebie. Spróbujemy. Dzięki. Nazywamy ją zgubą poszukiwaczy. Zdradzieckie miejsce. Pełno tam różnych niebezpieczeństw. Coś w naszym stylu. Za tymi turniami są rzeczy, które mrożą krew w żyłach. Oj, sami co nieco widzieliśmy. Tutaj, Billy. Co to mały? Nic z tego. Jeśli mam żywić urazę, muszę wiedzieć do kogo. Jestem Kal, a to BD-1. Moja mamcia nazwała mnie Skuwa Stef. Jestem rybak Skuwa. Słuchaj, w salonie Pajluny jest akwarium, które wymaga fachowej ręki. Salon Pajluny? A z Peluna w Dolinie pełna szczurów lądowych. Dobrze, dobrze. Zapomnij, że pytałem. Ach. Niech będzie, skoro naciskasz. Spotkamy się w salonie, a ja rzucę okiem na to niby akwarium. Wiesz,
wiedziałem, że nie oprzesz się pokusie. Nie zapomina się morskiej bryzy, gdy już raz zrosi twoje usta. Najwyraźniej. Masz smykałkę do ryb, młody. Na szczęście dla ciebie siedzimy tuż nad legowiskiem ryby Si. Ryby Si? A jak? Okaz niemożliwy do złapania. Żaden roztropny wędkarz nie porwałby się na tak dokuczliwego oponenta. Z wyjątkiem skuwy Stewa. Widzisz to, młody? To było dość imponujące. Wciąż myśl... Myślisz, że płotka? Co? Ja ci wierzę. W takim razie nie mam wyboru i zaszczycę cię moją najstraszliwszą opowieścią. Poczekaj kapkę, a opowiem ci co nieco o starym skuwie Stewie. A więc chcesz nadstawić uszu i wysłuchać opowieści skuwy? Jak chcesz opowiadać, to posłuchamy. Boś głupi, młody! Moja nędzna gawęda przyniesie ci jedynie smutek i zgryzotę. No dobra. Jak nie chcesz opowiadać, to... Dobra, powiem, skoro nalegasz, ale słuchasz na własną odpowiedzialność. Opowieść zaczyna się na skutej lodem planecie Sakavitar, na moim świecie ojczystym. Noce ciemniejsze niż ciszki kwel ryby. Zimy tak chłodne, że surowe spojrzenie obracało człowieka w szkło. Nie brzmi to jak miłe miejsce do dorastania. Lekko nie było. Od momentu, gdy mleko matki zamarzało na języku, do chwili, gdy sztywny trafiałeś w mroźną toń. A, bo widzisz, rybki żyły jak pączki w maśle. Mieszkały sobie głęboko pod lodem, gdzie ciepłe prądy tańczyły jak wstążki na wietrze. Ryby stanowiły rzadką zwierzynę przez wielki rybi głód, więc wędkowanie to nie był lekki fach. A ja tak utyskuję, ale tak naprawdę sprytny sakawianin z wyczuciem wędki mógł sobie spokojnie poradzić. A więc wcześniej odkryłeś swój talent? Taki byłem zdolniacha, że choć młody i z buzią ledwo przypruszoną pierwszym meszkiem, to wezwała mnie do siebie Undan. Ale to jest opowieść na inną chwilę. O, i mam dla ciebie radę, młody. Jeśli chcesz się wspinać po górze, to musisz mieć mocny chwyt. Zobaczmy, co jest przed nami, mały.
łatwo nie będzie. Pomyśl, jak to się opłaci. Dawaj! Jasne. Ona powinny trafić do żyznej gleby. Zobaczmy, czy Doma będzie tym zainteresowana. Muszę się skupić. Chodź, mały. Skup się, żołnierzu. Mamy intruza. Otwieramy ogień? Zastrzelmy go! Odmawiam. Pole siłowe poradzi sobie ze wszystkim, co mogą w nie rzucić tubylcy. Tylko dla upoważnionych. Zawróć, Sumowino. Tylko tędy przechodzę. Ha, te ściany elektronów może przejść tylko pocisk z Durastali. Broń jest gotowa. Zastrzelmy go, zanim coś wymyśli. Odmawiam. Mamy konkretne rozkazy. Na pewno nie możesz zrobić wyjątku? Czujesz to, Sumowino? Oddychasz imperialnym powietrzem. Wracaj więc, zanim zapomnę o rozkazach i przekonamy się, jaki twardy faktycznie jesteś. Może wyłączysz pole i się przekonamy. Niezła próba, szczurze. Masz szczęście, że wyłącznik bramy jest zdalny i tylko centrala ma nad nim kontrolę. Wyłączysz pole siłowe. Ja... Już pokazałem ci moje upoważnienie. Już pokazałeś mi swoje upoważnienie. Proszę pana... TK-783 do centrali. Wyłączyć tarczę. Co? Chwila! Co jest? Tarcza czerwona! Rozwalić go! Hej, Bidi. Poratujesz?